Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 17 sierpnia 2024 roku. Kochane dzieci, mój Jezus jest sprawiedliwym sędzią i odda każdemu według Jego postępowania w tym życiu. Przyjmijcie Jego wezwanie i żyjcie nieprzywiązani do tego świata. Wy należycie do Pana i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Droga do świętości jest pełna przeszkód, ale ja jestem Waszą Matką i zawsze będę z Wami, choć mnie nie widzicie. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaka została Wam powierzona. Jeśli przydarzy się Wam upadek, szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Wzmacniajcie się również słuchaniem Ewangelii i życiem nią. Ludzkość przeżywa silne napięcia i kroczy ku przepaści, którą ludzie wykopali swoimi własnymi rękami. Cierpią z powodu tego, co na Was czeka. Słuchajcie mnie. Ja pragnę widzieć Was szczęśliwymi już tu na ziemi, a później razem ze mną w niebie. Wasza pełna radość przyjdzie wraz z ostatecznym triumfem mego niepokalanego serca. Naprzód. Kto jest z Panem, ten zwycięży. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.